definiowanie własnych stylów. W tej lekcji dowiesz się, w jakim celu stosuje się style oraz jak zdefiniować własny styl. Dokonasz formatowania przykładowego dokumentu wykorzystując style. Użyjemy stylu w celu sformatowania innego dokumentu o nazwie butelka DOTS. A w szczególności wykonamy tutaj następujące czynności. Zdefiniujemy styl wzorzec 1 według parametrów z opisu. Wykorzystamy definicję uprzednio zdefiniowanego stylu wzorzec 1 do stworzenia kolejnego stylu wzorzec 2 według parametrów z opisu. Po sformatowaniu nowo zdefiniowanymi stylami przetwarzany tekst będzie przypominał wyglądem butelkę. Definiowanie własnych stylów. Pobierz z bieżącej lekcji plik o nazwie butelka DOTS. Wykorzystamy zawarte tam ćwiczenie do zademonstrowania, jak tworzyć nowe style. Treść ćwiczenia jest następująca. Utwórz następujące style. Pierwszy o nazwie wzorzec 1 na bazie stylu normalnego. Czcionka Arial 16-punktowa, pogrubiona, wersaliki, wyrównanie do środka w poziomie. Styl wzorzec 2 na bazie stylu wzorzec 1. Wcięcie od lewej 4,2 cm, od prawej 4,2 cm. Tekst wyjustowany. Sformatuj poniższy tekst. Pierwsze 8 wierszy stylem wzorzec 1, a pozostałe wiersze stylem wzorzec 2. Utworzenie stylu wzorzec 1. Zaznacz pierwsze 8 wierszy tekstu, który jest przeznaczony do sformatowania. W grupie style wskaż kursorem myszy, następnie kliknij przycisk uruchom okno dialogowe, aby otworzyć okienko style. Wskaż kursorem myszy przycisk o nazwie nowy styl. Następnie naciśnij raz lewy przycisk myszy. Wskaż kursorem myszy pole nazwa. Naciśnij raz lewy przycisk myszy. Wprowadź nazwę dla tego stylu. W polu styl na podstawie wybierz z listy styl normalny. Wskaż kursorem myszy przycisk ze strzałką. Po prawej stronie naciśnij raz lewy przycisk myszy i z listy wybierz styl normalny. Wskaż go, następnie naciśnij raz lewy przycisk myszy. Rozwiń listę dostępnych wielkości czcionek i wybierz czcionkę o rozmiarze 16. Wskaż kursorem myszy ten przycisk. Naciśnij raz lewy przycisk myszy. Wybierz rozmiar, zatwierdź rozmiar naciskając raz lewy przycisk myszy. Obok kliknij w ikonę pogrubienia czcionki. W wierszu poniżej kliknij ikonę wyrównania do środka w poziomie. Aby ustalić właściwości czcionki wersaliki, należy kliknąć przycisk formatuj i następnie wybrać czcionkę. Wskazujemy kursorem myszy przycisk formatuj
Klikamy w ten przycisk i z listy poleceń wybieramy czcionka. Zatwierdzamy naciskając raz lewy przycisk myszy. W oknie czcionka zaznacz opcję Wszystkie wersaliki. Wskaż kursorem myszy kwadracik przy tej opcji i naciśnij raz lewy przycisk myszy. Spowoduje to zaznaczenie tej opcji. Kliknij w przycisk OK. W oknie tworzenia nowego stylu na podstawie formatowania kliknij w przycisk OK. Wskaż kursorem myszy ten przycisk i naciśnij raz lewy przycisk myszy. Zaznaczony przez nas w pierwszym kroku test został sformatowany według parametrów określonych w nowym stylu o nazwie wzorzec 1. Nowy styl pojawił się na liście stylów okienka Style. Utworzenie stylu wzorzec 2. Utworzenie stylu wzorzec 2 będzie przebiegało w podobny sposób jak tworzenie stylu wzorzec 1. Potrzebne będzie w tym celu wykonanie kolejnych przedstawionych przeze mnie kroków. Zaznacz 4 ostatnie wiersze tekstu, który jest przeznaczony do formatowania. W okienku Style wskaż kursorem myszy i kliknij w przycisk o nazwie Nowy styl. Pojawi się okno Tworzenie nowego stylu na podstawie formatowania. Wskaż kursorem myszy pole Nazwa, naciśnij raz lewy przycisk myszy. Usuń zawartość i wprowadź nazwę dla nowego stylu. W polu Styl na podstawie wybierz z listy styl wzorzec 1. Wskaż kursorem myszy przycisk z czarną strzałką. Naciśnij raz lewy przycisk myszy, rozwinie się lista, z której wybierzesz styl o nazwie wzorzec 1. Wskaż go, naciśnij raz lewy przycisk myszy. Zwiększ wielkość czcionki do 16 punktów. W wierszu poniżej kliknij w przycisk o nazwie Wyjustuj. Wskaż kursorem myszy, następnie naciśnij raz lewy przycisk myszki. Ostatnim elementem będzie dodanie wcięć dla tekstu z lewej i z prawej strony. Aby ustawić tę właściwość, należy kliknąć w przycisk Formatuj. Następnie wybrać polecenia akapit. Wskazujemy, naciskamy raz lewy przycisk myszy. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego o nazwie akapit. W oknie akapit ustawiamy wartość wcięcia z lewej i prawej na 4,2 cm.
Następnie klikamy w przycisk OK. W oknie tworzenia nowego stylu na podstawie formatowania klikamy w przycisk OK. Efekt powyższych działań powinien wyglądać następująco. Zaznaczony przez nas w pierwszym kroku tekst został sformatowany według parametrów określonych przez nas w nowym stylu wzorzec 2. Nowy styl pojawił się na liście stylów okienka Style. Na tej lekcji poprzedniej zapoznałeś się z pojęciem stylu. Umiesz już korzystać z wbudowanych stylów w tworzonych przez siebie dokumentach i dokonać z ich pomocą szybkiego formatowania. Potrafisz także zdefiniować własne style w taki sposób, aby idealnie dopasować je do specyfiki opracowanego przez ciebie dokumentu.